Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Jak już pewnie wiecie po tytule, jesteśmy już na ostatniej prostej do levela 500, więc tutaj naprawdę sporo przez ostatni czas się podziało. Tutaj zaczynam robić bronie dla naszych pomocników, typowo pod damage, żeby te lochy jakoś siadały. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tutaj broń dla wojownika już mam. Dosyć fajny rozrzut. Tutaj klejnot też 1378, także naprawdę soczysty. Zobaczymy, jak tu siądzie broń dla maga. Broń też ma dobry rozrzut. Czekamy tylko na klejnot na inteligencję duży. No i tutaj broń dla zwiada. Rozrzut już niezbyt taki piękny, ale no myślę, że wystarczający. Jeśli nie będziemy dawać rady, no to też będę szukał tej broni jeszcze. Zobaczymy. Co tu się zmieniło też na postaci? No mamy ten 490 poziom. Myślę, że na dniach wbijemy już 491. Będzie nam brakować już tylko 9 poziomów do 500. A za tym poziomem 500 czeka nas tutaj oto super odznaczenie, czyli super duper bohater. Mam nadzieję, że jak najszybciej je zdobędę. Też możecie trzymać kciuki za to. No oczywiście nie będzie to takie proste, jak się każdemu wydaje, no bo mimo wszystko musiałbym tu sporo lochów jeszcze popchnąć. Musiałbym tu naprawdę kilka lub nawet kilkadziesiąt dni mocnych zadań robić. Mam nadzieję, że to wyjdzie w miarę spoko. Możecie też zostawić łapeczkę w górę, żeby mnie to zmobilizowało. Możecie też zostawić jakiś miły komentarz, to naprawdę pomaga w rozwoju kanału. No i co tu jeszcze się zmieniło? Tutaj odbierzemy sobie to. Kopalnia klejnotów za 2 dni będziemy mieć poziom 36. Surowce na razie są, ale tym się nie przejmuję, bo przecież już niedługo skarby lasu za 2 tygodnie, bo w ten weekend będzie weekend golda, to też nasze staty na pewno pójdą w górę. Już jest plan, jak to dokładnie zrobić, co tu zrobić, jak rozdysponować ten weekend golda, ale to za chwilę. Tutaj kopalnia złota, przepraszam, za 11 dni będzie na poziomie 50, czyli też już będziemy w połowie osiągnięcia. Już Wam pokażę, którego mistrz górnictwa głębinowego, czyli tutaj będziemy mieć już kopalnię złota na 50, teraz tylko będzie trzeba czekać na kopalnię klejnotów. No z tym to jeszcze troszkę będzie zachodu, no bo jeśli za 2 dni mamy 36 kopalnię, no to licząc dwie kopalnie na miesiąc, no bo po 15 dni się budują, to będzie nam brakować jeszcze 14 kopalni, czyli 7 miesięcy, najkrócej, w sumie najdłużej, bo zawsze można coś skipnąć. Najdłużej będzie czekanie właśnie 7 miesięcy na to odznaczenie. No więc dopiero w 2021. No ale na pewno je zrobię. Więc musicie się uzbroić w cierpliwość i liczyć ze mną te dni, odliczać. Co tu jeszcze się zmieniło? W pupilach chyba za dużo się nie zmieniło. Tutaj kiciur na 147 poziomie, także do 200 jeszcze troszkę brakuje. W świetle karmię rozmiazgę, 28 poziom. Dzisiaj będzie jeszcze karmiona, także na spokojnie. Mam nadzieję, że coś jeszcze z koła poleci, czy nawet z misji, bo misję dopiero zaczynam robić. Jeśli chodzi o ziemię, no to bździk już wykarmiony na 200. Koziutek już na 41 poziomie, także powoli to leci do przodu, oby tak dalej. W ogniu, czyli pali, 158 poziom, także też już w miarę blisko do tej 200 i niedługo będziemy przychodzić w koginiuta. Jeśli chodzi o wodę, no to tutaj narwały jest już na poziomie 33, także też już fajnie, 59 petów na poziomie 200. Czekamy na kolejnego. Najszybciej no to chyba właśnie będzie kiciur albo chili pali. Z tego co widzę, to najszybciej mimo wszystko będzie chili pali. No bo jednak te truskaweczki są, a tych jeżynek problem ze zdobyciem jest niestety. Mamy darmówkę, to możemy sobie w sumie zobaczyć, jak wygląda ten Dintendor, bo męczyliśmy się z nim na ostatnim live'ie.
dosyć długo i tutaj po prostu musimy trafić idealną próbę, że wojownik da powiedzmy ze dwa krytyki z trzech ciosów, Maguś dwa krytyki, jeśli Kusia da ze dwa krytyki, to też by było spoko, bo może ustać trzy ciosy i my też powinniśmy ustać dwa ciosy Dindendora. Nie zawsze się to udaje, ale gdyby to się udało i dalibyśmy same krytyki, to on by bez problemu padł. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Może akurat to będzie szczęśliwa próba. No tym razem chyba nie, chociaż no nie, nie. Już to, tutaj widzę, że nic z tego nie będzie, bo nie ma żadnych krytyków, ale jak widzicie, no Maguś nawet przeżył dwa ciosy od Dindendora. Niestety Kunegunda nic nie zrobiła. A ja już nawet nie musiałem tutaj nic szczególnego robić, żeby to wygrać, bo to nie dało się nawet tego zrobić. Na pewno będę go sobie klepał darmówkami, no bo to jest do zrobienia. Mam nadzieję, że zrobię jak najszybciej te bronie, że te klejnoty mi polecą i będę sobie mógł tutaj zwiększyć ten damage u pachołków. I wtedy to powinno pójść jeszcze prościej, no bo wtedy będę potrzebował mniej tych ciosów krytycznych, bo będą mocniejsze. No i czekamy, czekamy na to z utęsknieniem. I jeszcze, nie wiem czy zauważyliście, ale padł nam chłopięcy Brienne, to od razu wam to pokażę, czyli 15 Esteros. Teraz jest tam kolejny wojownik, Ramsay. Z nim oni są bardzo podobni, jeśli chodzi o statystyki, ale no też potrzebujemy masę szczęścia. No mam nadzieję właśnie, że te nowe bronie u pomocników sporo nam pomogą, ale tutaj jak widzicie sam zabrałem 510 milionów, więc to była mega szczęśliwa próba. Trzy krytyki z mojej strony, jeszcze 4 miliony z zapasu, także fantastycznie. Nie zawsze udawało się ustać dwa ciosy od Brienne, ale tym razem się udało. Wypadł jakiś przedmiot, który poszedł na rozmontowanie, bo to już dość dawno było, więc tak to wyglądało. Czy my mamy tutaj jeszcze coś do sprawdzenia? W gildii nadal się nic nie zmienia. Ośmiogłowa Hydra, także spoko. Kołem sobie zakręcę później, także chyba tutaj na tej postaci to by było tyle, co bym chciał powiedzieć o niej na ten moment. Mam pokonać innego gracza w walce pupili jeden raz w misji, także to też jest misja prosta, to sobie też zrobię później. I co, może przejdziemy na to W40, zobaczycie co tam się dzieje. Ale chociaż od ostatniego odcinka tam raczej dużo się nie działo. Wbiliśmy chyba tylko 3 poziomy. Jakoś tak. No tutaj dzisiaj skończymy kolejny portal, no bo 1% został, no to na pewno przez te kilka osób to zleci, które jeszcze nie zaatakowały. Dziś może wbijemy poziom, bo udało się przejść blok w tornadzie. Ten 4, od 4.2.6 do 4.2.8 i teraz mamy tutaj troszkę słabszych przeciwników do 486, także co godzinkę sobie to będę tutaj klepał. Mogę sobie sprawdzić, no akurat teraz nie udało się wygrać, ale na odcinku możemy spróbować kilka grzybów na niego. O i jeszcze broń nam wypadła, także fantastycznie. Broń nam wypadła, jest troszkę słabsza od tej co mamy. Ale tutaj Magusiowi nie wymieniałem broni, więc ona dzisiaj pójdzie do kibla i spróbujemy wrzucić ją na Magusia. Mam nadzieję, że się uda, bo tylko jemu nie zmieniałem broni na tym ostatnim epiku, więc byłoby miło, gdyby to siadło. Tutaj jeszcze się co zmieniło. Tutaj nadal męczę się z tym 13 piętrem, ale teraz będę darmówkami leciał to tornadko, więc to sobie na razie odpuszczam. Tutaj Esteros popchnąłem z 10 na 13. Wiem, że na tym levelu ludzie już dochodzą do 15. Niestety ja mam sporego pecha tutaj na tej postaci. Nie mogę tego przepchnąć. Mam nadzieję, że jakimiś darmówkami w końcu to popchnę dalej i te poziomy pójdą w górę.
Tutaj, jeśli chodzi jeszcze o twierdzę, no bo tutaj o tej twierdzy jeszcze nie powiedziałem, no to za 9 dni będzie twierdza 20. Surowce już się zbierają na pozostałe sale rycerskie, więc super. No i od razu po twierdzy będę leciał kopalnie. Tym bardziej, że to ta twierdza zakończy nam się 23 września, czyli w czasie, kiedy będę na urlopie, więc wrzucę sobie na pewno jeden poziom kopalni klejnotów, żeby tutaj nie robić tych pomniejszych na 2 dni. I po urlopie po prostu rozwinę sobie skarbiec do 10, akademię do 10 i znowu ruszę z kopalnią klejnotów. Taki plan jest właśnie na tą postać. Mam nadzieję, że to wyjdzie super. Więc tak, jeszcze przechodząc do podziemia, tutaj budujemy wehikuł czasu na poziom 13, lecimy go do poziomu 15, więc tutaj tylko pozostaje czekać. Dusze są i jest ich bardzo dużo, więc tutaj naprawdę najważniejszy teraz dla mnie jest czas, żeby to jak najszybciej rozwijać. Będę musiał pilnować tych godzin, żeby nie przegapić jakiegoś budynku, żeby równocześnie po zakończeniu tego budynku postawić kolejny. No bo tutaj naprawdę ten czas będzie odgrywał naprawdę dużą rolę. Z tego co tu widzicie, to trener, ekstraktor i serce jest na 15, władca na poziomie 9 jest na razie wystarczający, gdyby w razie coś zacząłbym przegrywać z top 1 na serwerze tym władcom, no to sobie po prostu jeden poziom władcy tu podbiję, albo z tych surowcy sobie go troszkę ulepszę. Tym się na razie nie muszę przejmować, jest na razie spoko. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o rankingi podziemia, no to na razie jestem 34, także nie jest źle. Jakbym podbił jeszcze tego Władysława później troszkę, no to na pewno pójdziemy troszkę w górę. Jeśli chodzi o pupile, no to tutaj dość słabo, no ale też 34 miejsce. Także top 50 jest. W twierdzach już od dawna nie atakuję, bo nikt mi nie daje żadnych surowców. Więc spadłem z tego, powiedzmy, top 100, którego się trzymałem na początku serwera, już na 235 miejsce, ale tym się nie przejmuję, no bo tutaj surowcy mam pod dostatkiem, teraz koło mi daje dużo surowcy, kostki dają dużo surowcy, więc jeszcze tego zapasu mam, nie muszę się tutaj przejmować. No i w graczach jestem na ten moment 65, więc top 100 jest. Myślę, że powoli, powoli będziemy szli, pieli się w górę. Do tego top 50 chciałbym zawitać w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że się to uda. I w sumie, czy coś jeszcze tu mógłbym dopowiedzieć? Chyba tyle. Chyba tyle. No bo tutaj misję w sumie jeszcze mogę jakąś włączyć. Niech coś tu się kręci. Ale ogólnie najważniejsza rzecz, no to jest ta postać najważniejszą rzeczą. Bo tutaj zbliżamy się właśnie do tego 500 poziomu. I oby on był jak najszybciej. Przypominam też, że mam swojego Discorda, na którego zapraszam wszystkich chętnych, bo tam naprawdę sporo fajnych rzeczy. Gadamy sobie o szejksach, gadamy sobie o sporcie, bo mamy też oczywiście grupę z Ekstraklasy. Mamy też serię właśnie z tej Ekstraklasy, więc tam sobie wszystko komentujemy. Jest naprawdę śmiesznie, więc zapraszam. No i na ten moment, no to chyba tyle. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam miłego dzionka, czy tam wieczorka, zależy kiedy to oglądacie. Więc trzymajcie się i na razie.